Nie pieprz pietrze, pieprzem pieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprze, żeby mięso było lepsze, żeby mięso było lepsze. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Wieprza pieprzem. Pieczona, duszona czy smażona, wieprzowina pod każdą postacią jest doskonała. Swoich konkurentów pokonuje ceną, smakiem i wartościami odżywczymi. Pokochali ją Polacy, a my wiemy, jak przyrządzić ją smacznie, zdrowo i niedrogo. O pomoc poprosiłam naszych kucharzy. Agata, Bartek, jesteście mi tu potrzebni, zapraszam. Już na stanowiskach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień. Witam was. Pokochaliśmy wieprzowinę chyba tak bardzo jak nasi widzowie. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna. Kocha gotować, myśleć o gotowaniu i jeść to, co ugotowała. Z wykształcenia prawniczka, jednak to właśnie w kuchni znalazła swoje miejsce. Stara się gotować prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, kucharz z pasją i z zawodu. Kiedy gotuje, nie liczy się nic innego. W kuchni jest czas na pracę i wykonanie zadania. A sukces każdego dnia osiąga się według niego tylko głową i sercem. Kochani, tyle różnych dań potraficie zrobić z wieprzowiny. Na co dzisiaj przyszła kolej? Co nam dzisiaj podacie? Czym nas zachwycicie? Dzisiaj pora na łopatkę wieprzową. Wiemy, że łopatka wieprzowa to mięso, które wymaga, tak jak podobnie jak żeberka, dość długiej obróbki, prawda? Więc nie pójdzie tak szybko i gładko. Ale na pewno coś zjemy dzisiaj, ponieważ w moim wykonaniu będzie to zupka, powiedzmy taka gulaszowa, tylko że nie z wołowiną, a z wieprzowiną, ale będzie i ogóreczek, i będzie papryczka, pomidory, ale dużo, dużo ostrych przypraw. A ty, Agata? Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo moje danie też będzie miało paprykowe nuty. Przygotowałam sobie taką ostrą węgierską pastę paprykową, dodam trochę chili, ale ten czas, o którym mówił Bartek. Moja łopatka trafi na właściwie całą noc do piekarnika. Wiele godzin wolnego pieczenia, by była rozpływająca się w ustach. To tak długo ja mam czekać na wasze popisowe danie? Używają. Magia telewizji zadziała. Magia telewizji zadziała. Więc możesz być pewna, że na pewno zjesz dziś coś dobrego z naszymi ekspertami. No dobrze, to ja zaczynam odliczać czas, a wy bardzo proszę, bierzcie się do roboty. No już czas. Magia Bartka już działa. Tu działamy, to oś. Bierzemy tą łopatkę, wykroimy na 10 razy małe kosteczki. Wow. Najpierw przygotujemy sobie taki mały mise en place. Odrobina francuskiego w kuchni na pewno nie zaszkodzi. W moździerzu utłukę marynatę. Czosnek, pasta paprykowa, ziele angielskie, żeby wszystko fajnie pachniało. Odrobineczkę goździków, tak tylko. Dodam tu też trochę octu balsamicznego, trochę cukru brązowego i chlust oliwy. I teraz zrobię z tego taką aromatyczną pastę. No, Bartku, i co ty na to? Bartku, jakieś miłe wspomnienia z łopatką? Tak, zawsze zabierałem dzieciom łopatkę i wiaderko w piaskownicy. Chyba, żeby piec babki z piasku. Już odzywał się w nim kucharz. To danie to nie jest fast food, ale z drugiej strony wymaga naprawdę niewiele pracy. Przygotowujemy mięso, nacieramy przyprawami. Włożę je za chwilę do lodówki. Niech przejdzie smakiem, a potem do pieca. I tyle. Nagrzewa nam się tłuszcz. Okej? Okay. Cebulkę. Pokroimy w większą kostkę. Chcę, żeby w mojej zupie były większe kawałki warzyw i mięsa. Nie będę mięsa doprawiał w żaden sposób. Będę doprawiał samą zupę. Będzie dużo papryki ostrej, będzie dużo papryki słodkiej. Może dam troszeczkę papryki wędzonej do takiej zupki. Płaczę. O, ja mam takie nawet pole rażenia, że nawet Agata dostała trochę. Ja od swojej jadę płaczę. Cebuli. Nie dodawaj sobie od swojej płaczę. Od mojego? Od, jadu? Od mojej. A, myślałem, że od... Dobra. Ale masz pole rażenia. Mam pole rażenia trochę, co? Mięsko nam się smaży. Do mięska, jak już trochę będzie zezłocone, ja dodam cebulę, żeby również z tym mięsem się przesmażyła. Troszeczkę czosnku, Agatko, mógłbym ci troszeczkę tutaj uczknąć. Czosnek też będzie w większych kawałeczkach. Ja tą zupę bardzo lubię, ponieważ no... paradoksalnie jest dość prosta do zrobienia i nie tak trudno i nie tak długo się ją robi, no. Wszystko po kolei przesmażamy, podlewamy czerwonym winem.
Zalewamy bulionem wcześniej przygotowanym oczywiście. Mieszamy dopiero, jak czujemy, że to pierwszy wrzut mięsa jest fajnie przypieczony pod spodu, prawda? Wspomnienia wracają. Wiadro i łopatka. Łopatkę potraktowałem łopatką. Pieprzem. Mogę ci coś pomóc posypać? Możesz. Mogę trochę? Możesz. No, tego mi brakowało. To był ten magiczny składnik. Była kropka nad i. Papryczki też, takie większe kawałki, ale paprykę dodamy na sam koniec. Dlaczego? Aby się nie rozbabrała. Brawo. Zgoda i harmonia w kuchni to podstawa. Świetnie. Tak, ale będzie wyżerka. Z tego gara to dopiero będzie jedzenia. Papryka, ogórek, pomidorki mamy. Mięsko z cebulką już jest dobre, skowyrne takie. To musi być uczucie w to włożone, to musi być inspiracja jakaś, to musi być ta chwila. Uczucia naszym kucharzom nie brakuje. Wieprzowa łopatka to mięso uniwersalne. Jest niezastąpiona jako składnik farszu do pierogów, dodatek do bigosu, spaghetti czy białej kiełbasy. Specjaliści mówią o niej wdzięczne mięso. Posłuchajcie dlaczego. Karolina Gruszecka, dietetyk. Od najmłodszych lat związana ze sportem oraz tańcem. Chętnie wciela się w rolę wymagającej, ale zarazem pomocnej pani trener. Profesor Wojciech Kapelański. Jako naukowiec dba o najwyższą jakość mięsa wieprzowego. Pracuje badawczo nad stworzeniem nowej rasy świń. Katarzyna Buszkiewicz. Nauczycielka przedmiotów zawodowych, kulinarnych i ekonomicznych. Na co dzień mierzy się z wyzwaniami kuchennej ekonomii jako zawodowiec i mama. Grzegorz Parczewski. Doświadczony szef kuchni. Od dziecka związany ze sztuką. Sam nazywa się czasem kuchennym Leonardo da Vinci. Na talerzu tworzy prawdziwe dzieła. Gorączka w kuchni, a tu chłodna kalkulacja. Oba składniki są w kuchni potrzebne. Łopatka wieprzowa to mięso tanie, ale czy równie tanie, jeśli chodzi o przygotowanie dań? Łopatka rzeczywiście jest mięsem bardzo tanim w stosunku do innych elementów, bardzo praktycznym. Wiele dań można z niego wykonać, bo to jest około kilogram, to jest około 12 zł. Jednakże po dzisiejszym odcinku zobaczymy, że przygotowanie takich dań niestety zwiększa nam koszty wytworzenia i zwiększa również koszty samej potrawy. No właśnie, proszę wszystko przeliczyć. Iwona w tym czasie sprawdzi właściwości dietetyczne tego popularnego mięsa. Panie profesorze, o łopatce wieprzowej mówi się, że to mięso uniwersalne. Na czym ta uniwersalność polega? Jest to rzeczywiście mięso uniwersalne, z którego można zrobić praktycznie wszystko, jeżeli się posiada, powiedzmy, nawet minimalny stopień opanowania sztuki kulinarnej. Jeżeli chodzi o łopatkę, zwróciłbym uwagę, z jakiego zwierzęcia ta łopatka pochodzi? No z wieprzowiny. Ale wieprzowina to jest tak, że zwierzę, które powiedzmy zostało utuczone w określonych warunkach. I tam, gdzie na przykład zwierzę może korzystać z wybiegu, gdzie zwierzę może korzystać z ruchu, to już pomijając inne walory tejże sprawy, łopatka zawsze będzie najlepsza. Proszę zwrócić uwagę na barwę, kolor łopatki. Już wiemy, że łopatka wieprzowa to mięso uniwersalne, ale czy równie zdrowe? Łopatka wieprzowa wzbudza wiele kontrowersji. Mogę śmiało powiedzieć, że podzieliła cały medyczny świat. Zarówno są przeciwnicy, jak i zwolennicy spożywania łopatki wieprzowej. Przeciwnicy zarzucają, że ma zbyt dużo tłuszczu, jednak zwolennicy podkreślają, że najnowsze badania mówią o tym, że to nie tłuszcz nasycony prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych, a węglowodany. Tą łopatką wieprzową dzisiaj zajmują się nasi kucharze. Oni mają dzisiaj szczególnie trudne zadanie, dlatego że ich pracę obserwuje inny kucharz, pan Grzegorz Parczewski. No, moja zupka już powoli zaczyna pyrkać, jak ja to mówię, zaczyna się gotować. Szefie, gulaszowa zupa. Mogę tak się odnieść do mięsa wieprzowego? Najbardziej jest to przyjęte na naszym rynku, że robi się więcej nawet gulaszowej z wieprzowiny niż z wołowiny. A łopatka to dobry wybór? Łopatka bardzo dobrze.
Tak jest, i myślę, że powinniśmy o tym mówić. Tak jest, róbmy gulaszową z wieprzowiny, to jest bardzo dobrej jakości mięso. W tym momencie u mnie już jest w garneczku, już zaczyna się gotować razem z cebulką, z przyprawami i przede wszystkim wczoraj już wieczorkiem ugotowałem sobie bulion na żeberkach, na boczku, taki mocny, intensywny, ciemny bulion, dzięki któremu ta zupa jeszcze będzie bardziej aromatyczna i mocna w smaku. No, na pewno jeszcze ta łopatka wzmocni smak, będzie super. A łopatka takie popularne w polskich domach mięso, prawda? Jest dosyć tanim mięsem, ale wymaga długiej obróbki. Tutaj akurat Bartek będzie robił dosyć krótko, bo będzie zupę robił gulaszową. No, Bartek to jest ambitna bestia. No, wiadomo, miał szansę wyboru, był pierwszy, wybrał. No moja, słuchajcie, łopatka będzie potrzebowała naprawdę wielu godzin. Będzie wolne pieczenie w niskiej temperaturze, jakieś 100 stopni. Zamykamy piekarnik i zapominamy. Tak. Uda się? Uda się i najlepiej robić to w trybie nocnym. Ja zawsze zgadzam się. Polecam ludziom, jak mnie pytają, jak zrobić mięso, żeby było soczyste, kruche i tak dalej. Wstawcie, niska temperatura, wieczorem idziecie spać. Temperatura w piekarniku w granicach 85 stopni. Można ustawić prawie minimum, idziemy spać. Im dłużej to mięso będzie, tym będzie bardziej kruche, bardziej delikatne. Jeżeli mamy obiad następnego dnia na 14, 15, gdzieś tam godzinę, trzymajmy do tej pory, jak najdłużej, cała noc plus parę godzin. I to nie wymaga też czegoś takiego, o czym pewnie wiele osób gotujących myśli, że będę wstawać, podlewać coś. My po prostu zamykamy i zapominamy. Zapominamy, możemy użyć rękawa do pieczenia, to nam jeszcze zabezpieczy przed utratą wilgoci. Albo takiego sprytnego sprzętu się wolnowar nazywa. Też zamykamy i się dudla. Brytwanienkę możemy wstawić, no jest wiele technik. I możemy też zrobić sous vide. Też możemy. Naturalnie. Oczywiście. To danie nawet ma swoją nazwę, prawda? Klasyczną. Pulled pork. Pulled pork, prawda? I można to podawać fajnie w postaci burgera na przykład, prawda? Tak. Bułka, burger, prawda? Warzywka, świetny temat. Naprawdę super, ja chętnie posmakuję, aczkolwiek myślę, że będziemy się tutaj dzisiaj bić, nie? Bo uważam, że zupa będzie naprawdę mocna. Liczę na nią, liczę na tą łopatkę, liczę na ten bulion, liczę na tą świnkę, na tego wieprza. Możemy zrobić szarpaną. No i ona taka ma być. Właśnie być szarpana, być czesana i do tego będzie wytrawne ciasteczko. Tu zaczęłam już masło z mąką mieszać. A do tego będzie, tak, czesana jest przecież takie określenie. Nie, no ja tak, wiesz, z czesaniem tu mam dużo wspólnego, nie wiesz, ja, o co chodzi. Ja też. A wam powiem, że to jest nowa technika, która w Polsce się pojawiła, bo to ze Stanów przyszło. Tak. Polacy, takie troszkę dymne nuty, trochę barbecue. Polacy nie znali tego. To my im pokażemy. Więc pokazujmy. Domowe gotowanie uczy też pewnej takiej ekonomii w kuchni, prawda? Czyli gotujemy żeberka, zostaje bulion, no i możemy zrobić zupę. Zostanie trochę, nie wiem, łopatki z obiadu, możemy zrobić sos i podać w innej zupełnie formie. I to się w kuchni też profesjonalnie przydaje, prawda? Taka ekonomia gastronomii. Też się ją wykorzystuje. Więc dbajmy o to, żebyśmy dobrze wykorzystywali produkty, a o produktach więcej na rzeźnicy. Nie pieprz pietrze, pieprzem pieprza. Szynka będzie lepsza. Produkcji tych wyrobów bardzo istotny jest dobór surowca. Z odpowiednio dobranych mięs możemy zrobić dobrą wędlinę. Kiełbasa myśliwska, głównym składnikiem jest mięso z łopatki i z elementy boczku. Mięso jest rozdrabniane na odpowiednich oczkach, tak żeby uzyskać odpowiednią strukturę. Następnie jest część z tego mięsa jest poddawane procesowi kutrowania po to, aby uzyskać farsz. W czasie tego kutrowania dodawane są też przyprawy. Następnie jest wymieszanie wszystkich składników i nadziewanie w jelita naturalne. Dzięki temu uzyskujemy odpowiednią formę wyrobu. Kolejnym etapem procesu jest obróbka termiczna. Tam następuje podsuszenie produktu po to, żeby wysuszyć powierzchnię. Następnie jest proces wędzenia. I po tym procesie wędzenia jest parzenie w temperaturze 78 stopni do uzyskania 71 stopni w centrum batonu. Po czym następuje studzenie produktu. Takie produkty trafiają do suszarni, gdzie przez kilka dni w odpowiednich warunkach są przechowywane po to, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję i żeby uzyskać odpowiednią utratę wody.
z produktu. Nie pieprz pietrze, pieprzem pieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Zupa gulaszowa kontra wieprzowina czesana trwa. Co droższe? Łopatka w roli głównej na naszym stole zajmuje centralne miejsce. Wokół stołu gromadzi się pięcioosobowa rodzina, głodna, chcą zjeść obiad. Ile ten obiad będzie kosztował? Ten obiad będzie kosztował, w przypadku potrawy, którą przygotowuje Agata, będzie kosztował nas koszt surowca na jedną osobę 2,2 razy 5 osób, czyli mamy 11 zł na 5 osób. Jednakże musimy tutaj doliczyć jeszcze koszt energii, którą zużyjemy w ciągu 10 godzin wykonywania tej potrawy, czyli praktycznie 10 godzin razy 0,56 cena 1 kW i w tym momencie wypada nam jeszcze suma 5,6 zł, którą musimy doliczyć do tej sumy, którą tutaj mamy do góry. Czyli mamy 16,60 dla pięcioosobowej rodziny. Dla jednej osoby kosztowałoby to 7,7 zł. Czyli tu 5 osób, tu mamy dla jednej osoby. W przypadku potrawy Bartka natomiast koszty surowca są nieco wyższe, bo 3,9 zł. Jednakże koszt wytworzenia będzie tutaj dużo niższy. Tu możemy zaoszczędzić. Tak, i tu możemy zaoszczędzić, bo 2 godziny daje nam tutaj złoty 12 i w tym momencie otrzymujemy tutaj w tym momencie 5,02 zł będzie kosztowało nam 5,02 zł będzie kosztowało nam danie dla jednej osoby. Zobaczymy, które będzie smaczniejsze. I zdrowsze. Ważne, żeby gotować z dobrego surowca. Panie profesorze, te świnki, które korzystają z wybiegu, czy one dają lepsze mięso? Ależ tak, oczywiście, bo udowodnione, że genetyczny wpływ na ilość i jakość mięsa zawartego w tym wyrębie, jakim jest łopatka, jest taki sam jak na każdej innej części ciała półtuszy, czy też półtuszy. Stąd też bardziej jest to uzależnione od czynników tak zwanych środowiskowych, a w tym właśnie warunki utrzymania, a więc ilość ruchu, jakie zwierzę może, że tak powiem, przeznaczyć na tą część swojego życia, prawda? A więc trenowanie tych mięśni, które leżą akurat w trzeciej partii ciała tegoż zwierzęcia, a to wpływa na jakość tegoż mięsa. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Poza tym kwestia również samego żywienia, prawda? A więc dostarczania pełnej ilości białka, prawda? I zbilansowanych dawek pod względem mikro, makroelementów itd. To wpływa na ilość i jakość tego mięsa odkładanego w łopatce. Wydaje mi się, że to są najważniejsze rzeczy. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o genotyp, są oczywiście rasy zwierząt, które tą łopatkę jakby mają bardziej silnie rozbudowaną. Ale czy smaczniejszą? Właśnie to jest bardzo zasadne pytanie, ponieważ niestety nie. To są świnie, które znawcy wiedzą, o co chodzi. To jest świnie rasy Pietrę, która nazywana jest świnią czteroszynkowo, odkłada mięsa bardzo dużo w łopatce, ale niestety ta jakość jest gorsza. Pani Karolino, a komu szczególnie by Pani poleciła łopatkę wieprzową? Ja myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań do spożywania łopatki wieprzowej. Nawet kobiety, które dbają o swoją linię, nie powinny się bać spożywania wieprzowiny. Warto jednak połączyć ją w odpowiedni sposób. Także taka łopatka wieprzowa, której przeciwnicy zarzucają, że ma dużo pierwiastków kwasotwórczych, takich jak siarka, takich jak fosfor i źle wpływa na naszą równowagę kwasowo-zasadową, wystarczy spożyć tą łopatkę wieprzową w towarzystwie warzyw i wtedy nasz posiłek na pewno wpłynie korzystnie na nasze zdrowie. Ja już mogę wstawiać do pieca? Bartek miesza w garnku, a Agata wyjmuje z pieca ciasteczka. Najwyraźniej finał tuż, tuż. Ja już, Agata, naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy nasi eksperci posmakują naszych fantastycznych dań. Mam nadzieję, że było warto czekać.
Moi drodzy kucharze, tym razem naprawdę wystawiliście moją cierpliwość na dużą próbę. Mam nadzieję, że warto było czekać. My, nadzieja matką głupich, jak to mówią, my jesteśmy pewni. Wszystko się udało, Agata? Myślę, że wszystko się jak zwykle udało i zaraz będziemy mogli zaserwować, co to stworzyliśmy. Łopatka pieczona, a teraz czesana? No. Pierwszym chętnym do degustacji jest oczywiście Bartek. Dopiero potem ląduje wygodnie na konfiturowej poduszeczce. Doprawiona uśmiechem Agaty. Pierwsza klasa. Ja się zastanawiam tak naprawdę, jak można połączyć pulled pork z ciastem francuskim, z konfiturą. Zawsze pamiętam połączenie w burgerze z warzywami. Myślę, że będzie to dość ciekawe, a jak będzie smakowało, sami się przekonamy za chwilę. A tobie, Bartku, czy ty jesteś zadowolony z tego, co stworzyłeś? Ja nie wiem, dlaczego to pytanie w ogóle zadajesz. Ja już widziałem, jak wchodziłaś do tej kuchni, ten taki uśmiech. Czujesz tą zupę gulaszową, czujesz ją, czujesz, powiedz, że ją czujesz, że ona jest... Głodny to zły. Ja myślę, że naprawdę zupka wyszła fantastycznie, jest tak jak mówiłem, jest fajnie pikantna, mięsko się fajnie rozpada, jest chrupiące warzywo. Talerz gorącej, rozgrzewającej zupy. Czy może być coś lepszego w chłodne popołudnie lub po dniu ciężkiej pracy? Ta wygląda wyjątkowo smakowicie. Bartek dzisiaj zmierzy się z klasyką, zupą gulaszową i jestem przekonana, że będzie pełna smaku i na pewno doda coś od siebie. Taki twist. Serwowanie swoich potraw najwyraźniej kucharzom sprawia taką samą przyjemność jak gotowanie. Oto najpiękniejszy z możliwych finał długiego dnia. Oceniam te dania jako bardzo dobre, doskonale smakujące, pełny, że tak powiem, bukiet smaku i kwestia wyróżnienia jednej czy drugiej w grę nie wchodzi. Czyżby zapowiadało się na remis? Pyszna zupa gularzowa z dużą pikantnością, ale bardzo smaczna. Przepięknie podana i super smakująca łopatka. Myślę, że warto było taki długi czas poświęcić, żeby posmakować tych smaków. Gratuluję. Gratulacje w pełni zasłużone. Czy miny biesiadników tego nie potwierdzają? To były tak właściwie zupełnie dwie różne wariacje na temat łopatki wieprzowej. Obydwie pyszne, jednak strzałem w dziesiątkę dla mnie była zupa gulaszowa. Pyszna, pożywna i rozgrzewająca, czyli idealna na okres zimowy. Bartek musi pękać z dumy. Bartek straszył ostrością. Trochę ich zabrakło w zupie, natomiast Agacie ostrość wyszła, bo czuję na końcu, że troszeczkę piekło, aczkolwiek ja lubię jak pieczę, bo wtedy lepiej smakuje, lepiej się człowiek czuje, endorfiny się uwalniają. A jednak remis. Jedynym zwycięzcą łopatka wieprzowa. Dania z łopatki wieprzowej zasmakowały naszym ekspertom. Czy i wy je polubicie? Spróbujcie koniecznie. Wszystkie przepisy znajdziecie na naszej stronie internetowej wieprzapieprzem.pl. A ja zapraszam na kolejne spotkanie z wieprzowiną. Nie pieprz pietrze, pieprzem wieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprze, żeby mięso było lepsze, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze pietrze, kiedy wieprza pieprz się wetrze. Tak się sprzecza Piotr z Piotrową, wreszcie posłał po teściową, wreszcie posłał po teściową.